Latarnik. Rodzina Muminków i jej przyjaciele postanowili zamieszkać na pewien czas w latarni morskiej. Kiedy dotarli na skalistą wysepkę, okazało się, że płomień latarni dawno wygasł, a latarnik zniknął bez śladu. Ta latarnia musi być okropnie stara. Myślisz, że jest zepsuta? Trudno powiedzieć, Muminku. Nie wiem jeszcze, jak ona działa. Zobacz, Muminku. Znowu ten rybak i chłopiec, których spotkaliśmy na morzu. To bardzo dziwna para. Na pewno mieszkają gdzieś na wyspie. A, przynieśliście resztę rzeczy. Jeszcze nie skończyłyśmy porządków, więc zostawcie wszystko przed drzwiami. O, już prawie widać podłogę. Dam głowę, że latarnik zarósł brudem. Och, jedno jest pewne. Od dawna nikt tu nie sprzątał. Aha, i prawdopodobnie od równie dawna nikt nie zapalał latarni. Ciekawe, czy tatusiowi się to uda. Jak ci się zdaje, czy oni spróbują zaświecić latarnię? Latarnia morska, która się nie świeci, to smutny widok. Niech cię, zapalisz się czy nie, daję ci ostatnią szansę. I uprzedzam, że jeżeli nie zaczniesz świecić, potraktuję cię znacznie większym kluczem. Jeszcze mnie nie znasz. Poradzę sobie z najbardziej krnobrnymi mechanizmami. Ta uparta sztuka. No. Wyobraźcie sobie, co się stanie, jeśli w nocy będzie tędy przepływał jakiś statek. Sternik, pewien, że znajduje się z dala od lądu, poprowadzi go prosto na skały. Jeśli latarnia jest nieczynna, musi tu być pełno wraków. Naprawdę? Statek widmo mógł być jednym z nich. Wcale bym się nie zdziwił, to niezwykle niebezpieczne wybrzeże. Łatwo się tu rozbić. Ciekawe, dlaczego latarnik zrezygnował z pracy. Niełatwo mu będzie przywyknąć do nowego miejsca. Ja tam wiem swoje. Mi tylko znowu nie zaczynaj. Spójrzcie na fakty. Niezłożone ubrania, niedokończone jedzenie, nierozwiązane krzyżówki. Trzeba być naprawdę wyjątkowo głupią, żeby się nie domyślić, że wydarzyła się tu tragedia. Chyba, że latarnika wystraszył okropny potwór. Biedaczek, ciekawe, jaki to był człowiek. Na pewno bardzo samotny. Tu i ówdzie na ścianach można przeczytać jego zapiski. Na przykład taki: od świętego Michała nie pojawił się ani jeden statek. Przynajmniej możemy być pewni, że jednak nie doszło tu do wielu katastrof. No cóż, mój drogi, oczywiście zawsze to jakaś pociecha. A może jakiejś bezksiężycowej nocy podczas straszliwego sztormu latarnika zabrało morze? Nie znasz zwyczajów latarników, mi. W sztormową pogodę rozpalają ogień w kominku i popijają gorącą herbatę z rumem. Może mu zabrakło rumu i popłynął po nowy zapas? A ja myślę, że nic mu się nie stało. Po prostu czuł się samotny, więc wyjechał poszukać sobie narzeczonej. Ostrożnie, włóczykiju. Jeden fałszywy krok i wpadniesz do morza. Nie martw się o mnie, Muminku. Dobrze wiem, że te skały są śliskie. Nic ci się nie stało? O, okropnie się wystraszyłem, a sam cię ostrzegałem, żebyś uważał. O! Co tam widzisz? O, poświeć mi włóczyki, coś się chyba poruszyło w wodzie. Jaki ogromny statek. Wspaniały, prawdziwy trójmasztowiec. Wcale nieprawdziwy. Jak to nie? To jest statek widmo, który spotkaliśmy wczoraj w nocy. Rzeczywiście. Nie rozumiem tylko, po co on pływa w tej z powrotem. A może statek widmo po prostu podąża cały czas naszym śladem. Wracajmy do domu. Włóczykiu, nie podoba mi się to wszystko. Co
się stało? Nie wierdź się tak i przestań jęczeć, bo przerwiesz mój piękny sen. Ktoś postawił mi stopę na twarzy. Nikt z nas nie jest lunatykiem, wszyscy śpią, bądź cicho. Dziwna sprawa. Ojc! Teraz znowu ktoś nadepnął mi na brzuch! Przestań się zgrywać, muminku. Łuczy kiju, spójrz na mój koc, sprawdź, czy ktoś na nim nie stoi. Niech ci będzie. O! Kto tam jest? Trudno powiedzieć, kto. Czy co, bo widzę tylko dwie stopy. Same stopy? Tak, dwie bose stopy. Czy to znaczy, że... Tak, to duch! O, ratunku! Złaź ze mnie! Uciekaj, duchu! A co ten hałas? Gdzie jest ten duch? Zaraz mu odgryzę tę nogę i będzie spokój! A on nadepnął mi na noc! Duchu, nie chodź po mnie! Ty bezczelna nogo! Teraz cię wezmę na ząb! Przestań mi! Ja nie jestem duchem! Po ciemku trudno rozróżnić! Nie, dziś nie. Naprawdę? W takim razie może bym poszedł do latarni pobawić się z dziećmi. Puścisz mnie? Rób co chcesz. Fajnie, no to idę. Czy mam rozumieć, że tej nocy nawiedził was duch? Widzieliśmy go na własne oczy. A dokładnie jego stopy. Dzisiejszej nocy będę spał razem z wami. Tatusiu, chcesz go stąd przepędzić? Nie mogę tu znaleźć żadnych ciekawych muszelek. Ja też nie. Proszę, weź ją sobie. Dziękuję. Ja nie zbieram muszelek, znalazłem ją dla ciebie. Kim ty jesteś? Duchem, albo czymś w tym rodzaju. Ach tak, pewnie tym draniem, który dziś w nocy tak nas podeptał. Przepraszam, ale wtedy było nas kilku. To depczcie sami siebie. Weź to na przeprosiny. Nie dam się tak łatwo przebłagać. Tamci też powinni okazać skruchę. Niestety nie ma ich tutaj. Wszyscy odpłynęli stąd statkiem. Tak? A ty dlaczego z nimi nie popłynąłeś? Chciałbym i to bardzo, ale... Tylko nie kręć i gadaj wyraźniej! No dobrze, zapomnieli o mnie i zostawili mnie tu samego. Tak szczerze mówiąc, ani trochę im się nie dziwię. Jeszcze nie widziałam ducha fajtłapy. Wiem, że jestem nietypowy. Nie mogę dojść, co tu nie działa. Sprawdzę jeszcze tutaj. O! Pomóc ci, tatusiu? Dobrze, że przyszliście. Otwórzcie szeroko wszystkie okna. Ale pycha. Dawno już nie jadłem takiej dobrej zupy. Chcesz jeszcze dokładkę? Chętnie, dziękuję pani. A czy mógłbym dostać przepis na tę zupę? Ugotowałbym ją dla mojego opiekuna. Mówisz o tym rybaku? Jak on ma na imię? Nie wiem. Nie chciał powiedzieć. Ja nie jestem stąd. Pochodzę z dalekiej północy. Mniej więcej 3 miesiące temu wypłynąłem małą łódką na morze, bo postanowiłem zwiedzić Dolinę Muminków. My właśnie tam mieszkamy. Macie szczęście. Słyszałem, że nie ma na ziemi piękniejszego miejsca niż Dolina Muminków. Ale nie dopłynąłem do niej, bo rozszalał się sztorm i zatopił moją łódkę. Uratował mnie właśnie ten rybak i zostałem z nim. Czy on naprawdę nigdy ci nic nie mówił o sobie? Nie, ale ma chyba jakąś wielką tajemnicę. Skąd możesz to wiedzieć? Bo czasem, gdy myśli, że jest sam, smutno patrzy na latarnię i ciężko wzdycha. I nie domyślasz się dlaczego? Niestety nie. Kiedyś nawet go o to zapytałem, ale spojrzał na mnie takim wzrokiem, że zamilkłem. I dlatego nie chcesz zostać z nim na zawsze? Ależ chcę. On naprawdę się o mnie troszczy, tylko nie umie zajmować się dziećmi. No i jest stary, więc ja się nim opiekuję.
Kochanie, zrób mi filiżankę herbaty. Już, mój drogi. Jak tam lampa działa? Jeszcze nie wiem. Muszę wszystko sprawdzić. Witaj, spotkaliśmy się chyba, gdy łowiłeś ryby. Zgadza się. Mam na imię Toft, tatusiu Muminka. Miło mi cię poznać. Twój przyjaciel nie przyszedł z tobą, chłopcze. Koniecznie chciałbym go o coś zapytać. Może ja mógłbym pomóc? Nie sądzę. Chodzi mi o latarnię. Kłopot w tym, że on nie cierpi, kiedy się o niej w ogóle wspomina. Szkoda, bo widzisz, obawiam się, że sam nie naprawię lampy, więc pomyślałem, że mógłbym się z nim skonsultować. Mimo wszystko pójdę się z nim zobaczyć. Nikogo tam nie widać. Rybak pewnie wybrał się na połów. Idziemy. Po co, Muminku? Muszę zadać temu rybakowi kilka pytań. Nie bądź taki tajemniczy, Muminku. Czyżby ci przyszło do głowy, że on miał coś wspólnego ze zniknięciem latarnika? To właśnie trzeba wyjaśnić. Dzień dobry, nazywam się Muminek, a to mój przyjaciel Włóczyki. Czego tu szukacie? Przepraszamy, ale pan zdaje się mieszka tu przez cały rok. A skoro tak, miał pan chyba okazję poznać latarnika. Tak, może i miałem taką okazję. Proszę sobie przypomnieć, to dla nas bardzo ważne. Może coś mówił o sobie? Mówił, ale wyłącznie do siebie. A więc nie pomyliłem się, znał go pan. Co się z nim dzieje, czy dokądś wyjechał? Tak. Naprawdę? Błagam pana, niech pan powie, czy latarnia morska przestała świecić zanim wyjechał, czy dopiero potem? Proszę otworzyć, niech pan natychmiast otworzy drzwi. Mój tatuś postanowił naprawić lampę, wie pan, tę w latarni. Przecież ona powinna świecić. Musi oświetlać drogę statkom, żeby nie błądziły i nie rozbijały się o przybrzeżne skały. Niech pan tak nie milczy. Proszę pana, jeśli pan wie, gdzie znaleźć latarnika, proszę nam powiedzieć. A może pan po prostu umie zapalić lampę? Nic więcej od pana nie chcemy. Muminku. No już idę. On chyba naprawdę niewiele wie. Ale akurat to, co ciebie interesuje, wie doskonale. Chodźmy, Muminku. Zobacz. Twój tatuś przestał już chyba myśleć o latarni. Wiesz, że nie potrafi długo zajmować się jedną rzeczą. Hej! Schodzimy! Nareszcie, zawsze wracacie na gotowe. A wy co tu robicie? Budujemy tratwę. A po co? Różnie bywa, nigdy nie wiadomo, czy się nie przyda. Już prawie skończyliśmy. Przecież mamy łódź. To nie to samo, ciemniaku, prawda, tatusiu? Tak, rzadko się zdarza, by przy budowie tratwy pomagał duch. Jaki duch? Przed chwilą gdzieś tu był. To pewnie ten sam, który w nocy tak okropnie mnie podeptał. Tak, bardzo cię przepraszam. Rzeczywiście, to znowu ja. Gdzie ty jesteś? Pokaż chociaż nogę. Lubię widzieć tego, z kim rozmawiam. Doskonale cię rozumiem. O rany, wygląda jak prawdziwy duch. Dziękuję. Dla mnie to jakoś głupio oglądać ducha w świetle słońca. Sama tego chciałaś. Myślałem, że duchy są straszniejsze. Wczoraj zapomnieliśmy zabrać ze sobą łańcuchy, a trudno kogoś przestraszyć bez dzwonienia łańcuchami. Duchy przypłynęły na tę wyspę, bo z daleka wzięły latarnię za stary zamek. Jesteśmy bardzo obowiązkowe. Ale jak tylko nas spotkałyście, wolałyście się wycofać. Przestraszyłyście się. Co ci jest, duchu? Masz taką smutną minę. Też miałbyś taką, gdyby twoi przyjaciele zostawili cię samego. Wyobrażacie sobie? Poszedłem tylko zajrzeć do chatki latarnika, a oni odpłynęli. Do jakiej chatki latarnika? Po co tam poszedłeś? Chciałem mu powiedzieć, że jacyś obcy, przepraszam, jacyś nieznajomi zamieszkali w jego latarni i żeby się zastanowił, czy nie popłynąć z nami w inne miejsce. Nie musiałby się bać, bo duchy mają miękkie serce, no i są małomówne. A mógłbyś nam powiedzieć, gdzie jest ta chatka? Na drugim krańcu wyspy, ale latarnik wyraźnie mnie zlekceważył, bo nie chciał nawet ze mną porozmawiać. Odniosłem wrażenie, że nie chce wracać do swojego zajęcia, więc nie było o czym mówić. Żegnajcie! Cieszę się, że was poznałem! Uważaj na siebie! Życzę ci, żebyś szybko dogonił swoich! Dziękuję! Jak na śmiertelników jesteście w porządku! Przy następnym spotkaniu napędzę wam stracha! Trzymamy cię za słowo! Tylko nie zapomnij łańcuchów! Obiecaj, że mnie kiedyś
Uspokoję się. Duch twierdził wprawdzie, że wystarczy mu cokolwiek, by utrzymać się na wodzie, ale ta tratwa ma bardzo słabą konstrukcję. Nie szkodzi. Co by z niego był za duch, gdyby tak od razu miał tonąć? Mamusiu! Słucham, Muminku. Wiesz, że tatuś znów wybrał się na ryby? Przynajmniej jest na powietrzu. Ale ostatnio ciągle tylko łowi ryby i wcale nie myśli o naprawie lampy. Może znudziło mu się majsterkowanie, gdy się mieszka w nowym miejscu, ma się ochotę robić nowe rzeczy. Mi, co to będzie? Nie widzisz, winda? Po co ci winda? Nie cierpię schodów. Jak ją już skończę, zbuduję dom. Co takiego? To będzie mój własny dom. Od pewnego czasu tatuś Muminka wyraźnie nie był sobą. Nigdy dotąd nie zdarzyło mu się ponieść porażki, więc czuł się ogromnie przygnębiony z powodu zepsutej lampy. Byłby niepocieszony, gdyby miał opuścić wyspę, nie zobaczywszy światła latarni. Przewidziało ci się? Nie! Idzie tu razem z tym chłopakiem! Masz na myśli Tofta? Ciężko ci będzie to wyznać? Tak, ale chyba muszę. Proszę bardzo. Proszę, żona parzy wyśmienitą kawę. Wszystkiego najlepszego, panie rybaku. Ode mnie też proszę przyjąć serdeczne życzenia. Podobno dziś są pana urodziny. Moje urodziny? Zapomniałem. Bardzo przepraszam. Ile lat pan kończy? Straciłem rachubę czasu. Och, nieważne. Szkoda, że nie mamy prezentu. Prawie zapomniałem już zapachu kawy. Kochanie, przynieś to. Oczywiście. Niech pan sobie wyobrazi, znalazłem tu taką czapkę. Nie uważa pan, że jest w sam raz na mnie? Tak. Mam wrażenie, że należała do latarnika. A panu jest w niej wprost znakomicie. Naprawdę nie powinien jej pan w ogóle zdejmować. Czas skończyć z tym udawaniem. Czemu pan stąd uciekł i dlaczego, skoro jednak pan wrócił, nie zdecydował się pan zaświecić latarni? Jeśli pan nam powie, będzie panu lżej. Czułem się samotny. Aż w końcu nie wytrzymałem i opuściłem wyspę. Porzuciłem moją latarnię. Skoro tak bardzo doskwierała panu samotność, czemu pan wrócił? Chyba za długo mieszkałem na wyspie. Ciągnęło mnie tu. Nigdzie indziej nie czułem się naprawdę u siebie. To jest mundur latarnika, prawda? Może go pan jednak włoży. Wiesz, mnie bardzo podoba się na tej wyspie. Chciałbym tu mieszkać. Naprawdę? I byłbym szczęśliwy, gdybym mógł cię zobaczyć w mundurze. Thank you.
3 dni później rodzina Muminków i jej przyjaciele opuścili wyspę. Postanowili odpłynąć nocą przy świetle latarni morskiej. Tatuś Muminka całkiem porzucił myśl o napisaniu powieści marynistycznej, bo nie mógł się już doczekać, kiedy zasiądzie do swoich pamiętników.